Witajcie kochani, zapraszam was na powtórkę. Dzisiaj będzie to powtórka Arona, Yukikyo kontra Anastazja. Zobaczmy co tutaj się wydarzy. Mamy tutaj ciekawe budynki, zakręcia 2 do 1 w stworzeniach. Jeden niezły zamiennik, jeden bloker. Tutaj jest aura mrozu. Sojusznicze stworzenia wody otrzymują lodowy dotyk. I Dojo Kensei. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam nazwę tego budynku. Stworzenia w Dojo Kensei otrzymują honor X, gdzie X jest równe liczbie kart Dojo Kensei na polu bitwy. No właśnie. Zobaczymy, czy wyjdzie combo Aronowi. No okej, mamy tutaj dwa duchy srebrnego pucharu. W międzyczasie przekręcił się Rekin Obrońca. Zagadałem się o kartach na ręce Arona. Rekin Obrońca poleciał na cmentarz przez głupą śmierć, oczywiście. Tutaj już Anastazja nieźle troluje. Sporo już liczników na stworzeniach Arona. Okej, dwie aury mrozu. Jeden budynek Dojo Kensei trafił na pole bitwy. No na tą chwilę na niewiele się to zdaje. Boostuje tylko o jeden więcej ducha srebrnego pucharu. Jeden więcej ataku oczywiście. Poszedł Geyser. Fajnie, fajnie to wyszło. Został tylko pojęczy strażnik. Mentor Wieczności, Kultysta Krwi, ok. Kolejny budynek Dojo Kensei. No i ładnie. Już są dwa na planszy. No nieźle tu można doładować stworzenia w ataku. Kolejna dobra karta od przeciwnika Arona. Demon Claw 00. Tutaj Anastazja przeniosła liczniki okaleczenia na koralową kapłankę przez rytuał osłabienia, ale jak widzicie, nawet pomimo trzech okaleczeń ma jeden ataku, przez to, że i kolejny budynek Dojo Kensei. Ludzie, patrzcie i płaczcie, duch srebrnego pucharu z 6 ataku. No szkoda, że teraz się przekręci. Ostry trolling. No nie wygląda to za ciekawie. Tutaj Mentor Wieczności dobustowany. 4 ataku przez przez to, że po prostu kiedy jest na planszy i Aron traci stworzenia za jedno stworzenie plus 1 ataku. No ale tu jest Nautilus. Niezły bloger. Bloker, mokry kappa i wartownik kabuki.
mamy jeszcze pełznącą ciemność. Co nie ułatwia na pewno zadania, ale no widać tutaj faktycznie niezłe kombo z tymi budynkami Dojo Kensei. O, i tu jeszcze aura mrozu oczywiście. Poszła w użycie. Kolejny mentor. Kolejny kultysta. No szkoda, tutaj brakło minimalnie, aby wykończyć tutaj Batmana, na przykład, no przydałoby się. Przez wyeliminowanie tej karty mógł opanować Aaron sytuację na planszy. Cały czas Anastazja jest w ofensywie. Tak mi się wydaje. A raczej na pewno. Mamy czwarty budynek do Dojo Kensei. W którym to miejscu postawić? Tutaj. No ładnie. Weszło 8 damage'u. Okej. Okay. A tutaj. Tutaj niestety była nietargetowalność. No szkoda. Ale niezłe combo, naprawdę fajnie to wygląda. Co tutaj się dzieje? Duch fontanny z 10 ataku. No fucking way. 4 do 1. Aha, ale niestety. To jest GG, tak. Kurde, no szkoda. Najwyższe obrażenie 8. Użyte budynki 4 sztuki, no akurat budynki Dojo Kensei. No dzięki Aaron za tą powtórkę. Bardzo fajnie się to oglądało. Pierwszy raz osobiście coś takiego widziałem. Te 4 budynki Dojo Kensei podczas meczu. No super. Coś nowego przynajmniej u mnie na kanale. Dzięki jeszcze raz. Kolejna powtórka od ciebie już niebawem. A was zapraszam do lajkowania, do subskrypcji.
Macie jakieś fajne powtórki, podsyłajcie. I co, widzimy się już niedługo. Trzymajcie się. Cześć.